Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej konferencji Ruchu Narodowego związaną z obecnymi gorącymi wydarzeniami w sprawie tak zwanej afery taśmowej. Chcieliśmy jako Ruch Narodowy przedstawić nasze stanowisko pokrótce w tej sprawie. W sprawie wydarzeń bieżących, prawda? Gorących, na gorąco chcieliśmy to skomentować. Mamy takie pytanie, czy Polska ponownie stała się państwem milicyjnym? Ruch Narodowy wyraża ogromne zaniepokojenie związane z obecnym funkcjonowaniem służb siłowych Rzeczypospolitej Polskiej, które swoją uwagę skupiają nie na zapewnieniu bezpieczeństwa państwa polskiego, do którego zostały powołane. Policja jest wykorzystywana w toczących się konfliktach politycznych. Jej działania mają na celu paraliżowanie działalności stronnictwu stojących w opozycji do Platformy Obywatelskiej. Taką sytuację obserwowaliśmy podczas pikiety, którą w dniu 17 czerwca bieżącego roku lubelskie struktury Ruchu Narodowego zorganizowały w odpowiedzi na ujawnienie rozmów ministra spraw wewnętrznych, a także wczoraj, gdy protestowaliśmy w związku z wyciekiem stenogramów rozmów ministrów obrony narodowej i Skarbu Państwa. W związku z faktem, iż od czasu ujawnienia treści tych rozmów nie byliśmy w stanie zgłosić do Urzędu Miasta Lublin w ustawowym terminie 3 dni zgromadzenia publicznego, wykorzystaliśmy zagwarantowane konstytucyjnie zapisy o zgromadzeniu spontanicznym. Zgromadzenie spontaniczne, nagłe, to zgrupowanie osób nieprzygotowane, nieplanowane wcześniej, wywołane nagłym, niespodziewanym impulsem czy wydarzeniem i z tego powodu nie poddane formalnym procedurom albo poddane im zbyt późno. Są to zgromadzenia zwołane bez uprzedniego zawiadomienia w celu zaprotestowania na gorąco i zajęcia stanowiska w związku z danym zdarzeniem ze sfery społecznej lub politycznej. Podkreślić należy jednak, że zgromadzenie spontaniczne, nienotyfikowane, niezgłoszone do urzędu są w polskim prawie pod ochroną konstytucyjną. Artykuł 57 Konstytucji Rzeczypospolitej. W związku z tym żądamy, by służby policyjne oraz kontrwywiad cywilny swoją uwagę skupiały na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i zaprzestaniu dalszego aktywnego udziału w sporach stronnictw politycznych. Praktyki obecnie stosowane przez Policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przypominają stalinowskie metody państwa totalitarnego, w którym bezpieka była ramieniem i gwarantem trwania reżimu. Wykorzystywanie sił policyjnych w walce politycznej jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Lubelski Sztab Wojewódzki Ruchu Narodowego. Tutaj prosimy o komentarz naszego kolegę Mariana Kowalskiego. Proszę Państwa, dzisiaj tak zwana afera taśmowa zaczyna być spychana w narożnik, zamiatana pod dywan i to przy udziale części mediów. Okazuje się, że istotą sprawy nie jest to, że najwyżsi dostojnicy państwowi są nielegalnie podsłuchiwani, ale to, że kto ma śmiałość o tym w ogóle mówić i sprawę nagłaśniać. Atak na Tygodnik Wprost był bezprecedensowym wydarzeniem w ciągu tego 25-lecia i tylko postawa solidarna dziennikarzy innych redakcji spowodowała to, że materiały, którymi dysponowała redakcja, nie zostały aresztowane. W ciągu następnych dni miały miejsce wydarzenia takie jak spontaniczne pikiety w różnych miastach Polski i uczestnicy tych wydarzeń byli spisywani przez policję, wzywani i niepokojeni w różny inny sposób. Uważamy, że reakcja obywateli na takie wydarzenie jak nagrywanie ministrów, spontaniczna reakcja, świadczy o tym, że jednak w tym społeczeństwie jest jeszcze jakikolwiek impuls czy pierwiastek obywatelskości. A wybijanie obywatelom z głowy takiej postawy przez służby podległe jednemu z nagrywanych ministrów jest haniebne i nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem. Uważamy, że policja przy okazji takich wydarzeń może zabezpieczyć wydarzenie, ale nie powinna spisywać i potem wzywać na przesłuchanie uczestników tych wydarzeń. Wiemy, że w czasie takich wydarzeń może iść do prowokacji, bo przychodzą różni ludzie i tutaj policja powinna reagować, jeżeli ktoś zachowuje się niewłaściwie. Jeżeli ktoś przeprowadza w sposób pokojowy, zdyscyplinowany taką akcję, no to uważamy, że policja nie powinna zajmować żadnego stanowiska. Zatrzymanie na 24 godziny naszych kolegów z Warszawy, Winickiego i Bosaka, oczywiście sąd grodzki żadnego zarzutu nie postawił. Było takim aktem desperacji władzy, żeby zniechęcić resztę do wychodzenia na ulicę. To się nie udało, bo w wielu miastach takie akcje mają miejsce. W Lublinie wczoraj też byliśmy spisywani przez policję. Zadamy sobie pytanie, czy
czy policja powinna spisywać uczestników zgromadzenia, na którym chcieliśmy zadać pytanie lubelskim posłom Platformy Obywatelskiej, czy byliby skłonni zagłosować za dymisją rządu czy wcześniejszymi wyborami. Żaden z posłów, chociaż był poniedziałek, dzień dyżurów poselskich w Lublinie, nie był uchwytny. Wszyscy zgromadzili się w Warszawie, żeby ustalić stanowisko, co z tym kukułczym jajkiem zrobić. Uważamy, że niepokojenie obywateli, którzy interesują się sprawami państwa, jest niewłaściwe i kompromituje po raz kolejny ten rząd. Spisali was wczoraj, tak. Ale jakieś inne konsekwencje były? Zatrzymano wczoraj kogoś? W czasie naszej pikiety koledzy, którzy brali udział w tej z poprzedniego tygodnia, w tym samym czasie byli przesłuchiwani na ulicy Północnej. Czterem z nich zostały przedstawione zarzuty znieważania prezesa Rady Ministrów. Ale to wczoraj? Nie, z poprzedniej 17 czerwca. Jednym z takich zarzutów była treść baneru dość pogardy. Dość pogardy według niektórych jest wyrażaniem, obrażaniem prezesa Rady Ministrów. Dobrze, i co teraz zamierzacie panowie? No będziemy dalej prowadzić nasze akcje nagłaśniania tego całego problemu. No bo teraz na przykład dochodzi do tego, że czy panowie Belka i Sienkiewicz mieli prawo posługiwać się na końcu bądź prywatnym spotkaniu, jak mówię, to było prywatne spotkanie, kartą płatniczą służbową. No i to jest najważniejsze, ale jednak problem zasadniczy jest taki, dlaczego minister spraw wewnętrznych w ogóle pozwala na to, żeby być podsłuchiwanym. Czy po Smoleńsku nie wyciągnięto żadnych wniosków, czy kolejne awanse usłużnych funkcjonariuszy spowodują to, że państwo będzie całkowicie bezradne, czy minister spraw zagranicznych, który z jednej strony przyjmuje ciepło prezydenta Stanów Zjednoczonych, kilka dni później wyciekają nagrania mówiące, że ten sojusz jest nic nie wart. Czy możemy jednocześnie prowadzić politykę zagraniczną opartą o tym, że będziemy robić wszystkim dobrze, że i Stany Zjednoczone, i Niemcy, i Rosja, i Ukraina, i Bóg wie kto jeszcze. No my potrzebujemy przywódców, a nie ludzi, którzy będą każdemu mówili to, co on chce słuchać. Przywództwa w Polsce nie ma, politycy są skompromitowani, bawią się na nasz koszt i to dosyć wystawnie. Kolacja za 1400 zł, opłacana przez podatnika, w przypadku, gdy podnosi się stale podatki pod pretekstem tego, że państwo potrzebuje każdego naszego grosza, kompromituje ten rząd. Wiadomo, że Sienkiewicza wysłał Tusk. Tusk jest umocowany w Polsce przez kanclerz Merkel i teraz dojdzie do boksowania pomiędzy panem Komorowskim i Tuskiem. I to jest prawdziwa linia podziału. Dobrze, co z tym kwitem, który tu pan odczytał? Znaczy to zostaje... Przekazujemy mediom, to jest nasze stanowisko. Tak jest, otrzymacie. Poznamy zaraz państwu papierową wersję, a także prześlemy na e-mail. Proszę państwa, liczymy na to, że jednak media będą po prostu nagłaśniać sprawy i nie ustawiać się w tym sporze po jednej czy drugiej stronie. To, że Dziarsko broniliście, mówię tego wprost, broniliście redakcji wprost, to świadczyło o tym, że jednak media zachowały się rozsądnie. No bo byli tam także dziennikarze na przykład z Gazety Polskiej, czyli z różnych środowisk dziennikarskich. Natomiast dzisiaj widzimy, że komentarze są rozmaite, że zaczynają się media dzielić i włączają się w grę polityczną. Uważam, że to jest nierozsądne.